Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wiem, miałem konsolę PS3, która zmarła niestety, PS3 z nim. Stoi teraz w kartonie w magazynku, czeka na naprawę, może ktoś ją naprawi, może nie. Zobaczymy. Bo żaden serwis się tego nie chciał podjąć, jeden facet powiedział, że się tego podejmie. Jeżeli to jest mój elektronika, no to on spróbuje, jeżeli coś innego, to nie ma części, on tego nie zrobi. Niestety, ale wtedy 5 ode mnie nie weźmie. A jeżeli to elektronika, to 3-4 dychy weźmie, mówił. W Człuchowie. No a tu kolega jeszcze mi polecił, żebym jechał do Chojnic, do serwisu, tam robią coś z płytami. Rebranding, czy jakoś tak to się nazywa. No rebrand płyty, bo robią i tam mogą wymienić chipy, układy i to 200 za złote to biorą. Z groszami, czyli z wyjazdem będzie 300, nie? No dobra, ale to tak na marginesie. Kupiłem PS3 nowe, znaczy nie nowe, no kupiłem PS3 ponownie od kuzyna. PS3 Super Slim, 5 GB dysk, 3 pady, 2 oryginalne Six Axisy DualShocki, a trzeci to był Speedlink SW V2 wersja druga. I też ma wszystkie możliwości padów od PlayStation 3, czyli żyroskop i wibracje, nie? I dwie gałki, czyli jest po prostu bardzo dobry. A teraz do sedna sprawy. Dostałem, to już mówiłem, i dostałem gry od kuzyna. I dostałem tak Sniper Ghost Warrior Polska. Miałem problem z tą grą dzisiaj, nie wiem, jak długo się ładowała, załadowała się normalnie. Wszystko cacy, działa. Pograliśmy trochę. Nie mój klimat, ale zostawię ją sobie, może na później będzie. Znaczy to jest jeden akament, jest tylko, że jest ułamany kawałek pudełka tutaj przy zapięciu, ale tak ogólnie w środku wszystko jest. Płytka jest w dobrym stanie, książeczka to jest stan idealny. I polska wersja językowa, to jest ważne. I to nie jest napisy, tylko dubbing, nie? Tutaj mamy Kryzysa 2. Polskiej wersji językowej i też jest dubbingowany. No jest czeska jeszcze, jak ktoś chce. To są z dubbingiem, nie? Wiadomo, płytka jest, to jest dobrze, ale tutaj mam właśnie do tego z drugiej strony jest ujebane pudełko. Znaczy ujebane, łamane, nie? O to mi chodzi. Połamane, no. Nie wiem, no. Nie, w takim stanie gry są, miał kuzyn, nie? Ale tego 8-letni syn też katował to, więc GTA 4 pierwszy raz się spotykam z czerwonym pudełkiem do gier na PlayStation. Może to jest jakieś inne, czegoś pudełko do kotka przyłożone, nie wiem. W środku jest płytka, jest Liberty City Guidebook, a to ja teraz nie będę rozkładał, ale to jest po prostu Liberty City Area Strip Map, nie? Czy to jest. Z jednej strony są mapy tego do tras, znaczy do ulic, a tutaj tutaj widać teraz mapy, ten urywek, to są mapy metra. I jest duża mapa z dwóch stron, z jednej strony jest cała mapa miasta ze wszystkimi ulicami, skrzyżowaniami pokazanymi jednokierunkowymi tymi, a z drugiej strony jest po prostu metro, nie? Pokazane. I to jest formatu chyba największego, jak jest A6, bo tak. A 6 jak to się rozłoży, no płytka jest, książeczka jest, mapa jest. Jestem bardzo zadowolony, że taka wersja gry mnie trafiła. Tego GTA 4, chociaż nie przepadam za GTA 4, dla mnie się skończyło na Vice City. Praktycznie czwórkę ogrywałem kiedyś na PC-cie, nie podobało mi się. Ale może dlatego, że to był PC, to jest konsola, więc może będzie, może grafika nie będzie popalać, ale będzie fajnie. Chociaż czwórka nie by była dobra, nie? Tomb Raider Underworld. Z tym zetknąłem się tylko na konsoli PlayStation 2. Dzisiaj zainstalowałem, pograłem tak, żeby sprawdzić, i to sprawdzenie przeciągnęło się na 3 godzinki, czyli gra mnie wciągnęła. Było bardzo fajnie. Dałem mi szansę i drugi raz na PlayStation 3, jest bardzo dobra. Wygląda oczywiście ładniej niż na PlayStation 2 i chodzi szybciej, tak jakby w 60 klatkach, bo tam dochodziła chyba w 30 i była gorsza graficznie, ale wiadomo, PlayStation 2 nie. Tu mamy Wipeout Fury, HD Fury, nie? Nie jest to Wipeout HD, ani nie jest to Wipeout Fury, to jest HD Fury i są
Jest. I jak włączamy grę, płytę, mamy menu HD, menu Fury, nie? I wybieramy. Jeżeli wybieramy HD, to mamy grę w HD. Jeżeli Fury, to mamy Fury. A to tylko po menu, nie? Jest Fury menu i HD menu. Nie wiem, czy to łączyć jakoś potem w dwie, czy co. Ale po prostu gry wyglądają, dwie gry wyglądają podobnie, ale inaczej, nie? Pamiętam, że Wipeout Fury było bez HD, a potem było Wipeout HD, nie? I przejechałem 40 GB w HD i w Fury, no i nie ma tego szarpnięcia, co było w Wipeout XL albo 2077, czyli drugiej części Wipeout na PlayStation 1. Jest dobrze, ale nie jest rewelacyjnie. Dałem tej grze szansę. No i nie mam przeciwko, to jest trochę, widzicie, tu przecięta folijka, tu w tym miejscu i papierek, ale to tak ogólnie w środku, na środku co jest? Na środku jest płytka i książeczka, która jest w dobrym stanie, o dziwo. Przyło mi na trochę apogeum. Nie wiem czemu. No i jest SingStar Polskie Hity 2. Było używane, śpiewane dzisiaj. No, wszystko jest. SingStar Polskie Hity. Proszę bardzo. Też zajebisty stan. No. No i tutaj jest szok, nie? PlayStation 3, ale dwie gry na PlayStation 2. Kuzyn je miał. Ja też je kiedyś miałem. Przy pierwszym PlayStation sprzedałem. I kuzyn też akurat je kupił, miał. I pyta się PlayStation 2 na PlayStation 3? A no możliwe. Bo jeżeli mamy którąkolwiek z SingStara, nieważne czy polskiej gry, czy cholera wie jakiego, na PlayStation 3 wrzucamy, uruchamiamy SingStara, musimy mieć ściągniętą aplikację SingStar. Tak jest aplikacja SingStar na PlayStation 3. Wrzucamy, uruchamiamy grę, ładuje się gra, i bierzemy uruchom i ładują się utwory. Wtedy ściągamy płytkę z PlayStation 3 i wkładamy którąkolwiek płytkę z PlayStation 2 i wtedy mamy utwory z PlayStation 2. Tych z PlayStation 3 nie ma, ale są utwory, to znajdują się na płytach do PlayStation 2. Dlatego mam dwie gry na PlayStation 2, które też miałem kiedyś i chciałem mieć z powrotem, który nie miał. To bardzo fajnie. Bardzo się cieszę z tego i teraz od kuzyna jeszcze dostałem gry. God of War 3. No God of War 3, no... Nie jestem fanem, ale powtórzam się. Ja już God of War 3 mam. Czyli to idzie na sprzedaż. To o tym wspominałem tam u Axela na live, że mam do gry do sprzedania. Następną grą na sprzedaż jest 3 gry Fighting Edition, nie? Tekken. Tutaj Tekken Tag Tournament, znaczy Soul Calibur, Tekken 6, nie, Soul Calibur 5, Tekken Tag Tournament 2 i Tekken 6, nie, no jest wszystko. Jest nawet online pass. Coś, żeby zarejestrować grę i dostać tam jakieś punkty. Online pass jest niewykorzystany i ten kod też jest niewykorzystany. To są 3 gry, to są razem 4. Następną grą, która mi się powtórzyła od kuzyna, było Killzone 2. Killzone 3. Bo to jest ta śmieszna trylogia, co ja miałem kiedyś. Przepraszam, wyciągnąłem nie tak jak trzeba. Momencik, zaraz wrócę. Ale najpierw powiem, że to jest trylogia. Ta, widzicie, Do Not, żeby nie sprzedawać oddzielnie, nie? Mam też dwójkę tej trylogii. Tutaj akurat nie mam, wyciągnę dwa razy trójkę. Mówię, mam te trójki i te drogi. No i dwójka jest po polsku. Znaczy, trójka jest po polsku, a to dwójka jest po włosku czy francusku, trójkę też mam gdzieś tam położoną. Wyciągnąłem te dwójki pod żoną, bo widzicie, kurde, jak ja mam grzbietę ułożone, no to przepraszam bardzo, nie, no tak samo wygląda, nie. No i te dwójki wyciągnęłem, mam trójkę też do sprzedania. Czyli dwójka, trójka, no to się starzę 6. I jest to, co tu mamy, WWE 2K17 z Rendertonem oczywiście na okładce, bo tam był. Kwiateczką na pudełku, jak on jest, no. Proszę bardzo, na płytce jest oryginalne pudełeczko, wszystko jest. Możemy włożyć instrukcję, tam grubej nie ma, jak widzicie, do tego. No i to jest do sprzedaży, nie? No i jeszcze dochodzi w pudełku, tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Killzone 3 jest siódmy. I ósmą grą do sprzedania, którą mam, jest oczywiście
WWE2K15, do którego nie miałem pudełka, nie miałem zastępcze i chyba wspominałem, że miałem piękną pytkę od PS3 tam na filmiku, jak pokazywałem gry do PS3 i kiedyś miałem pudełko zastępcze od Singstara 2. No i to wszystko, taki filmik króciutki. Mówię, dostałem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10, 11, 12, 13, 14. 14 gier, z czego 9 do siebie, 5 oddaję, nie? Właściwie 5. Oddaję 7, bo dostałem 17, bo to liczę jako 3 oddzielne, nie? To są 3 gry na tej płycie, więc... Więc. No i dodaję 2K15 od siebie, które mam, ale nigdy w wrestlingu nie byłem dobry. 2K15 dostałem z tamtą konsolą, co zmarła. Znaczy, do instalacji mi zostało tylko na dysku jeszcze Gran Turismo 6, ale kiedyś wspominałem, że Gran Turismo 6 mi sprawiło dużo problemów. Prawie 12 godzin. Samo Gran Turismo 5 dzisiaj mi się instalowało. Z aktualizacjami chyba 4 godziny. A potem jak chciałem doinstalować jakieś pliki, żeby mi się gra ładowała, no to zrezygnowałem. Ale normalnie gra, wszystko gra, huczy, buczy. I jest świetnie. Więc jeżeli ktoś by chciał te gry, które wymieniłem do sprzedaży, to proszę pisać mi na priv. Na Facebooku mam profil. Albo po prostu na kanale mi napisać w komentarzu, ja odpiszę, ale na pewno. Bo na Facebooku profil, na naszej klasie mam profil. Mam przecież kanał na YouTubie, nie? Czasami jestem na live, jak Aksent robi streama albo coś, to wtedy też można mnie się zapytać, nie? Dodatkowo jeszcze pad do sprzedania, ten mówiłem, ten właśnie ten biały. Jest lepszy od Six-Axisa w jednym momencie, ja wam wytłumaczę może na następnym filmiku. Dlaczego jest lepszy od Six-Axisa? I co z tymi pieniędzmi zrobię, bo to chcę za to plus 140 zł całość. Ewentualnie bez pada 120 plus 20 wysyłka, bo to pójdzie kurierem. Albo polecony pocztą bardzo szybko. Zabezpieczona paczka będzie. A mogę sprzedać po dziennie po 20, po 30 zł, nie? To ja 8 gier. Na pewno droższy będzie to Fighting Edition. Samo 6 dych na pewno wezmę, to są 3 gry, nie? To jest bardzo dobra nówka, kosztuje 97 zł. A ja za to płaciłem 100... od kuzyna dostałem, ale wiem, że on... Ja tutaj faktury to było 139, a potem 97 ze sobą. Tam on powiedział, że 139, bo taką miałem... Znaczy, przepraszam. 139, a płaciłem, on płacił 97, bo nawet gdzieś mam paragon. On płacił już, później kupił jakieś 2 miesiące temu, więc jemu wyszło już taniej, jak byłem też chyba na początku roku tego. No. Ja dałem 139, on dał 97, to on 97 mi oddaje, bo po prostu... Mam dubleta, nie? Godowa też muszę oddać, bo też mam dubleta. I to jest polska wersja językowa, nie? Dałem 29 zł za nam plus 20 wysyłka, więc Godowa to jest w ogóle hicior, nie? Mam też Godowa Connection 1 i 2, to widzieliście. Dobrze, kończę, to miało być 10 minut, to się zrobiło 14, no to żegnam wszystkich, miłego wieczoru.